Nazywam się Marcelina Kopczewska i jestem socjologiem i pracownikiem socjalnym. W GIN Medice zajmuję się treningiem umiejętności społecznych. Trening umiejętności społecznych jest skierowany do dzieci w dwóch przedziałach wiekowych, między 7 a 10 rokiem życia i między 11 a 13. Trening umiejętności społecznych skupia się no właśnie na realizacji i rozszerzaniu kompetencji społecznych. Co to oznacza? Kompetencje społeczne to proszenie o pomoc, kompetencje społeczne to nauka asertywności, ale kompetencje społeczne to także trening kontroli złości i rozpoznawanie uczuć i radzenie sobie z nimi. Warto zwrócić uwagę, że w czasach postpandemicznych musimy także na nowo uczyć się być z drugim człowiekiem. Nie tak, że my dorośli, ale no właśnie, nasze pociechy również. Trening umiejętności społecznych wspiera umiejętności społeczne, także te zaniedbane po prostu przez sytuację, która miała miejsce jeszcze do niedawna. Jeżeli czujesz, że twoje dziecko ma problemy z kontrolowaniem złości, jeżeli czujesz, że twoje dziecko nie do końca ma tylu przyjaciół, ile twoim zdaniem powinno mieć w szkole, jeżeli uważasz, że twoje dziecko bywa wstydliwe lub ma problemy w kontrolowaniu innych emocji, w stawianiu granic innym, to uważam, że to jest dobry pomysł, żeby zapisać twoją pociechę na nasze zajęcia. Tak naprawdę okres adolescencji, czyli taki młodzieńczy okres buntu, który kojarzy nam się co prawda z 15-16 rokiem życia, teraz rozpoczyna się dużo, dużo wcześniej. Dlatego jeśli chcesz wesprzeć swoje dziecko i chcesz pomóc mu przeżyć ten jakże ciężki czas, proces rozwoju, proponuję Ci, żebyś zapisał go na trening umiejętności społecznych do GIN Mediki. Trening umiejętności społecznych, no właśnie, to jest trening, czyli nie przyprowadzacie swojego dziecka, żeby siedziało z panią i słuchało jej mądrych rad. Trening umiejętności społecznych to przede wszystkim warsztaty. To forma socjoterapii. Trening umiejętności społecznych to nauka poprzez zabawę. To umiejętność bycia w grupie, no właśnie, bo głównie pracujemy w procesie grupowym, dlatego samo bycie na zajęciach to już ogromnie duży krok. Żeby zauważyć efekty, liczymy na długoterminową pracę. Dlatego jeśli chcesz zapisać się na zajęcia, musisz zgłosić się do nas na spotkanie kwalifikacyjne, które potrwa około 45 minut. Na takie zajęcia możesz zapisać się przez stronę albo dzwoniąc do nas do rejestracji.